13, a więc Iwan Radoszewicz. Teraz właśnie Radoszewicz tam ładnie pognał, uprzedził Kaczkowskiego. To już jest pole karne. Sporo miejsca miał Radoszewicz i wprowadza się nam w ten mecz znakomicie, bo nie wiem, minęło może 15-20 sekund, odkąd pojawił się na boisku Iwan Radoszewicz. Skierował od razu piłkę do bramki. Znakomity strzał po długim słupku. Nie miał w tej sytuacji nic do powiedzenia Konstanty Karagianakos. Tak więc w 29 minucie Lokomotiva prowadzi z Wisłą już 2-0.